Siemaneczko, Grekaj, witam was bardzo serdecznie. Zapraszam na wyjątkowy turniej rycerski, bowiem na cześć subatieru trzeciego, Marco Van Bastera. Powalczą Korn Captain z Szokoświrem. Mamy tutaj do czynienia z Tempo Rogue'em, nie, Miracle Rogue'em, bo ten Arcane Giant na to wskazuje. Ewidentnie. I chyba Control albo Midrange. Control albo Midrange. Paladyn. Słuchasz, Barglar. Pierwszą turę całkiem spoko. Od razu wyjmuję Patchesa, skraca go. Chciałbym ewidentnie dobrać kapitana na trzecią turę, albo nawet jakiegoś Edwina, żeby go przemycić bardzo dużego. Chociaż widzimy, że Szokoświr ma odpowiedź na czwartą turę Wild Pyromancer plus Equality, więc w bardzo łatwy sposób jest w stanie sobie poradzić z dużym Edwinem. No, Alcon Captain standardowo w drugą turę zakłada mieczyk. Traduje Patchesem, został oczywiście Słash Barglar po to, żeby można było go cofnąć z jakiegoś potencjalnego Shadow Stepa. Przeciwnik jeszcze nie wie, że walczy na Miracle. Dla niego to prawdopodobnie jest zwykłe tempo, którego dosyć dużo ostatnio. No i mamy Questing Adventurera, który mógłby się pojawić z backstabem, ewentualnie coinem. Do czego? No właśnie, do niczego. Więc takie po prostu przepychanki. Primal Fin Champion może wymęczy na czwartą turę od Szokosfira jakąś konsekrację, której Korn Captain może się spodziewać, ale tutaj jest Corpse Taker, który niewątpliwie będzie miał praktycznie wszystkie dostępne swoje buffy, tak, też jest. Jest Wicker Flame Baron Bristle dający taunta i tarczę i prawdopodobnie gra jeszcze Lifesteala po to tylko, żeby Corpse Taker miał wszystkie bajery potrzebne właśnie z samego Baron Bristla, tak? On wszystko tutaj przemyca. No okej, okay. Jest Questing Adventurer, który całkiem dobrze tutaj rozwija board. Jest 3 w backstaba, więc więcej się nią leczy, chociaż tak i tak pewnie by nie mógł. Sądzę, że Szokoświr nie będzie się tutaj pierdzielił od razu. Wild Pyromancer, Equality. Do tego może dorzucić jeszcze Noble Sacrifice. Chociaż z drugiej strony... No nie, nie ma opcji. Jeżeli wyszedłby ze Stampeding Kodo, ono by poległo w walce z Questing Adventurerem. Co za tym idzie, Questing Adventurer... przeżył i to nie jest to, czego chce Szokoświr. Świr ma tutaj na spokojnie zaganie, którym może sobie poradzić, ale nie. On chce mieć większe value z tego Equality. Szanuję bardzo tę kartę. Chociaż z drugiej strony jest też jeszcze Corpse Taker, jest oczywiście Spike Rided Steed, może wziąć tego Sunwalkera na szóstą turę, więc trochę się poblokuje oczywiście. Musi się spodziewać na piątą turę u kapitana Valspin Slayera, więc no, ryzykownie gra, bardzo greedy. To jest kontrola, on powinien szybko reagować na board przeciwnika, a nie tak przeciągać, że hej, jeszcze trochę. Ale tak jak widzimy, matchup ma dosyć dobry, bo prawdopodobnie jeszcze jest u niego healing w postaci Ragnarosa Right Lorda. Możliwe, że na ósmą turę ma jeszcze Lay on Hands. Możliwe też, że jest jakaś tam jedna sztuka Forbidden healinga za 0 mana, gdzie X mana oznacza liczbę many uzużytej i podwójnie się leczy, czyli nawet za 10 może 20 do przodu sobie dodać, więc dobrze to wygląda dla Szokoświra. Korn Captain za to gra bardzo rozważnie, oczywiście nie miał nic innego do grania poza Leroyem, którego raczej chcesz zagrywać na finish, czyli dorzucasz go razem z jakimś Cold Bloodem i za 10 w jednej turze ewentualnie Shadow Step w 8 turze, za 12 jesteś w stanie zabić przeciwnika, jeżeli ma tyle punktów zdrowia. A tymczasem Szokoświr na spokojnie, powolutku, do przodu, Sunwalker, deal with that. Okej, okay. To jest właśnie tura na Valspin Slayera, z atakowaniem mieczykiem niewątpliwie odnowi sobie jeszcze tą broń. Jest to całkiem dobra tura, niezły tempo swing, no i oczywiście Szokoświr został pokarany za takie greedy granie, nieczyszczenie boardu. Gdzie jest to dostępne i wyłapał 8 obrażeń na twarz. Czy znowu zdecyduje się na bycie greedy i dogra na przykład... No nie, no tu nie ma innego zagrania. Po prostu Equality z Wild Pyromancerem, no nie? W odwrotnej kolejności oczywiście, żeby był aktywator. Oczywiście w końcu board jest i oczywiście Arcane Giant po stronie kapitana, ale no to za mało. Dobrze, że podłożył tego Wild Pyromancera ze względu na to, że Rainforce by od razu zginął od mieczyka. I teraz top deck ze strony Korn Kapitana niewątpliwie, bo on chce się pozbyć wszystkiego. Jest i Sherazin z raidem. Nie ma lepszego zagrania. Bardzo spoko to wygląda. Jestem przekonany, że będzie czekał do Valery,
dziewiątą turę, żeby pomnożyć liczbę Arcane Giantów, jeżeli Shockwave nie dobierze do tego czasu kolejnego Equality, to może mieć problem. Corpse Taker plus Crawler, Drain Force, a może będzie straszył Hero Powerem? Czy ten sekretem? Też tak mi się wydaje. Tutaj chyba będzie sekret. No bo sekret może być tak. Po pierwsze, Noble Sacrifice, który oczywiście tutaj jest. Po drugie, kolejny sekret, który może go nastraszyć, to jest na przykład Getaway Kodo. Redemption. Chociaż Redemption by go skrzesiło do postaci 3-3, nie miałby tych umiejętności z Battle Cry'a. Więc raczej Redemption by tutaj nie chciał rzucać. Okej, okay, potem jak wybrał kolejnego Arcane Gianta, dlaczego miałby tak nie zrobić, no nie? Dziewiąta tura to będzie Valera The Hollow, on potrzebuje tej umiejętności ze swojego Death Knighta, czyli during your turn add a shadow reflection to your hand. Na pewno skopiuje Arcane Gianta i trochę się będzie działo. A tymczasem Shockwave Field bardzo dobrze dobiera tego Stonehill Defendera, będzie szukał w nim jakiegoś niewątpliwie Tyriona, może Sun Keeper Tarima. Och, Sun Keeper Tarim. To byłaby odpowiedź na duży board Giantów, również dodatkowa. Bardzo lubię archetyp midrange'owego Paladyna. Ten jest bardziej kontrolny z tego, co widzę. Wskazują na to Kodo. I oczywiście dwa Spike-Eyed Steedy. No, miodzio. Plus 5 do zdrówka. Ciśniemy. Pan Captain potrzebuje stopdeczyć teraz Wildspin Slayera, bo nie ma odpowiedzi na tego 5-9 przekopca. Można oczywiście mieczykiem go dziabnąć i zbić... zbić go Arcane Giantem, wtedy by zginął, ale... No to nie jest to rozdanie, którego on sobie życzy. Więc weszła Valera, dziewiąta tura, tak jak przewidywałem, pojawia się Death Knight, a tymczasem turniej rycerski na cześć Marco Van Bastera wraca. Wchodzi w fazę tak zwanego late game'u, jest już 10 tura, więc kto lepiej zagra jakieś swoje krówska? No i oczywiście Tyrion for the win. Pan Captain może teraz sobie powiedzieć bodę, że on go stopdeczył, tak? Albo po prostu miał go na ręku. Bo wybór ze Stonehill Defendera był całkiem przeciętnym, Psychotron. Just like that. Więcej questing adventurerów, no co mu pozostaje? Te prepy są martwe. Czy będzie się decydował na te prepy? Skrzesi tymczasem Sherazina, urośnie mu Adventurer. No musi prepować do prepa. Coin do coina. Nawet gorsze niż coin do Hero Powera. Tak, obicie tego Arcane Gianta trochę na wyrost, bo teraz jest bardzo ładny trade w to miejsce. Nie widzę tej rozgrywki dla Korn Kapitana. Nie widzę, niestety Shockwave wykontrolował i ma jeszcze odpowiedź na większą liczbę Giantów, jest i Sun Keeper Tarim w pięknej złotej obramówce, więc raczej jest to już wykontrolowane. Let me think. No Shockwave już się można powiedzieć, że znęca nad swoim przeciwnikiem. Nie wiem dlaczego. Dlaczego nie gra szybko kart, po prostu kmini nad czymś, co kompletnie kminia nie wymaga. Myślał, czy zachować sobie tego typa 5-1, tak? Czy nie rzucić na niego przypadkiem Sun Keeper Tarima. Boże, nie Sun Keeper Tarima, Spike-Eyed Steeda. Ale zdecydował się rozwinąć board, nie będzie czekał już na dodatkowych piratów, chociaż prawdopodobnie w deku Korn Kapitana tych piratów dużo nie ma. Możliwe, że nie gra na kapitanach, tylko na swashbugglerach po prostu z Patchesem. Bowiem jest to Miracoli. No. A jeżeli by zaatakował za 6 i później dodał 4 ataku, 18, nie, jeszcze żyje. Nawet po Sun Keeper Tarimie. No ale teraz oczywiście musi być Sun Keeper Tarim. Get wrecked, widzisz, get wrecked. Idealnie Korn Kapitanowi tutaj board rozwinął Shockwave i no, będzie mu trudno to wszystko ogarnąć. Musi rzucić gadżetona do halucynacji i liczyć na jakieś... No właśnie, co?
A może halucynacja dałaby equality, ale equality też nic tutaj nie powstrzymamy, nie? Więc zobaczmy, co dadzą halucynki. I prawdopodobnie będzie to GG. No, informant może jeszcze przedłużyć tę grę, na przykład jakiś tam Death Knight, nawet paladyński mógłby uratować 5 punktów zdrowia. Adaptation może dać tonta gadżetonowi i kupić jeszcze dodatkowy atak, ale on prawdopodobnie będzie eviscerate'ował, chociaż Adapt plus Divine Strength daje chyba więcej. Eviscerate i tak sprowadza go do 12, więc Coin Captain chyba czyni honorowe sudoku. Według mnie mógł jeszcze poszukać tutaj tonta z adaptacji i rzucić Divine Strength, a może by nie przeszedł przez to jego przeciwnik, ale stwierdził, że nie będzie tego przedłużał. Turniej rycerski na cześć Marko Van Bastera wygrywa Szoko. Dzięki śliczne za oglądanie. Zapraszam Was do oglądania dalszej części turniejów rycerskich i tych poprzednich, bo jest już ich też bardzo dużo. Na moim kanale również jest wiele innych serii. Jest m.in. seria z Wiedźmina 3. Dużo fajnych openingów. Rozejrzyj się, rozgość. Jeżeli Ci się spodoba, nie zapomnij zostawić suba, łapki w górę i dzwoneczka dla lepszych powiadomień. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!